Siemaneczko. Witam serdecznie. Odcinek numer 4 z kariery piłkarza. Kolejka numer 8. Polska Ekstraklasa, sezon pierwszy. Let's go. Po pierwszej połowie 0-0. Czas na drugą część spotkania. Niestety pierwszy remis i to jeszcze bezbramkowy w sezonie. Gol. Gol i asysta for me. Dobrze. Bardzo ładnie. Strzelaj. Brawo. Co tu? I pyk. Trzecia asysta w meczu. Oh no. Pierwsza stacyjna bramka w rozgrywkach w Ekstraklasie. Koniec pierwszej połowy, 3-1. Czas na drugą część spotkania. Zwycięstwo. 4. Pod względem overall jestem na równi z Czerwińskim. Miałem 67, mam 73 po 10 meczach. Plus 6 overall. Statystyki mam 14 meczy. Czyli praktycznie wszystko gra. Mam 6 bramek. Jestem trzecią strzelcą. Mam 13 asyst, normalnie asystując. 6 sekund do 13. Ogólnie średnia ocena widzę 8.3. Nie ma żadnych cech. Mam średnie. Mam 5 gwiazdek sztuczek i jedną ocenę z oczyny. Najlepszy szczelkiem jest Samanes z 7 bramkami. Troszkę się zastanawiam. A właśnie, jak potem jest ten jastrz z 5, dajesz się liczyć. Najlepszym asystencem jest ten jastrz. 3 sekund po plach. Bardzo ładnie. Znamy drużynę tygodnia. Jestem w niej ja. Oraz towarzyszy z mojego zespołu.
kolejne spotkanie ekstra klasy. Pierwszy sezon trybu kariery. Zawodnik. Zaczynamy. Ojej. Gol. 1-0. Kolejny z pierwszej po części spotkania. Wygrywamy 1-0. Czas na drugą część spotkania. Koniec spotkania. Wygramy 1-0. Nasta kolejka spotkań. Pierwsza połowa. Pies Legia. W pierwszej połowie 1-0. Czas na drugą część spotkania. Koniec meczu. Wynik 1-0. Powołanie drugie do reprezentacji Polski. Szwecja. Jest to drugi mecz w barwach narodowych. Pierwszy to Polski, drugi ogólny. Debiut zaliczony w eliminacji do mistrzostw Europy. Gol. Pierwszej połowie 2-0 dla reprezentacji Polski. Przyjmiesz. Ładne podanie i 3-0. Zobaczymy w kolejnych. Cześć, cześć.